Odkryliśmy, że produkty spożywcze, które często nie są dobre dla zdrowia i mogą powodować powstawanie kamieni nerkowych, są powszechne. Jeden. Sól. Nadmierne spożycie soli sprzyja tworzeniu się śluzu i kamieni nerkowych. Zwiększa masę ciała i zwiększa ciśnienie krwi. Dwa. Sztuczny słodzik. Wiele produktów spożywczych zawiera sztuczne substancje słodzące. Więc trudno jest uniknąć spożycia. Wskazane jest, aby powstrzymać się od tego, na ile to możliwe. Ze względu na skutki uboczne, które powodują powstawanie kamieni nerkowych i pogorszenie funkcji nerek, gdy są spożywane w dużych ilościach. Trzy. Czerwone mięso. Tłuszcze i białka zwierzęce są związane. Z upośledzoną czynnością nerek i powstawaniem kamieni. Czerwone mięso zawiera dużą ilość puryn i kwasu moczowego. A nagromadzenie tego składnika w organizmie zwiększa ryzyko kamieni nerkowych i dny. Cztery. Skorupiaki. Skorupiaki zawierają dużo kwasu szczawiowego. Który może powodować powstawanie kamieni nerkowych. Przyjmowanie umiarkowanej ilości nie stanowi dużego problemu. Ale może powodować powstawanie kamieni nerkowych. Gdy spożyjesz dużo w dłuższej perspektywie, pięć. Kofeina. Długotrwałe spożywanie napojów zawierających kofeinę takich jak kawa, może zwiększyć ryzyko kamieni nerkowych. Czy byłoby lepiej spożywać jedną filiżankę dziennie, najwyżej 2-3 filiżanki? 6. Produkty mleczne. Chociaż istnieje wiele badań i opinii na temat produktów mlecznych, należy unikać produktów mlecznych dla osób z kamieniami nerkowymi. Jeśli bierzesz produkty mleczne, takie jak mleko lub ser, gdy masz kamienie nerkowe,
Kamienie nerkowe mogą się pogorszyć, utrudniając usuwanie produktów odpadowych.